zapraszam Państwa serdecznie na niesamowite wydarzenie, którego jeszcze w Strzegomiu nie było. Trzydniowy festiwal dobroczynności, który rozpocznie się już w najbliższy piątek, 22 kwietnia i zakończy się w niedzielę, 24 kwietnia. Mnóstwo atrakcji, przede wszystkim bieg 24-godzinny profesora Chmury, przedstawienie, w którym wystąpią zaproszeni goście, osobowości gminy Strzegom, ale również aktorzy, znana wszystkim Emilia Krakowska, ale również, tutaj niespodzianka, Rafał Kubacki, który znany jest przede wszystkim z występów na macie judo, ale również z filmu Quo Vadis, gdzie pokonał byka grając Ursusa. Trzeci dzień to Zumba Love. Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tych trzech dniach, są skierowane do naszych Strzegomian, do naszych Milusińskich, do Amelki, Marcelinki, do Igora i Edyty. Dla nich będziemy zbierać pieniądze na ich kosztowne rehabilitacje i operacje. Wśród licznych atrakcji nie zabraknie pokazu aut klasycznych, animacji dla dzieci, czyli dmuchańców, pokazów strażackich i policyjnych, grilla z gorącymi kiełbaskami, ciepłych i zimnych napojów, będą również food trucki, będzie muzyka z DJ-em, mnóstwo atrakcji, które będą skupione w ciągu tych trzech dni. Wśród gości, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak już wspomniałem, będzie Rafał Kubacki, mistrz świata w judo, będzie Rafał Melko, mistrz świata w sztafecie 400 metrów, będzie Renata Maury-Różańska, multimedalistka olimpijska w strzelaniu z karabinka pneumatycznego, będzie pan Tomasz Motyka, wicemistrz olimpijski w szermierce, będzie Urszula Włodarczyk, mistrzyni Polski w pięcioboju. Zapraszam Państwa serdecznie na Strzegomski Festiwal Dobroczynności. Już w najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, od 22 do 24 kwietnia. Miejsce? Strzegomski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapraszam gorąco. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Strzegom, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na historyczny bieg, 24-godzinny bieg w ramach Strzegomskiego Festiwalu Dobroczynności. Zapraszam bardzo serdecznie każdą chętną osobę, która może się włączyć do akcji, która jest związana z pomocą dla osób chorych na terenie naszej gminy. Mam tu na myśli przede wszystkim trójkę naszych maluchów, ale także i panią Edytę. Chcę również Państwa zaprosić do wzięcia udziału w tym biegu. Macie Państwo do dyspozycji aż 24 godziny. Bieg zaczyna się w piątek o godzinie 16 i kończy się w sobotę również o godzinie 16. W każdym dowolnym momencie Państwo możecie wystartować. Jeśli Wasze zdolności wysiłkowe, Wasza kondycja fizyczna nie pozwala na przebiegnięcie 400 metrów, to ja również zapraszam takie osoby, które mogą przemaszerować te 400 metrów. Będę się bardzo, bardzo cieszył i będę ogromnie zobowiązany Państwu, jeśli Państwo weźmiecie gremialny udział w tej wielkiej imprezie sportowej.